Chcielibyśmy przedstawić Wam nowy format na tym kanale, jakim są debaty piwniczne. Polegają one na przedstawieniu obecnej sytuacji na Ukrainie, w ramach których eksperci w temacie, a także nasze skromne grono publiczności World News, oprócz wypowiedzenia się na temat ogólnej sytuacji na froncie, mają możliwość skonfrontowania się między sobą, a także widownią, która może zadawać także własne pytania na żywo. To, co tu widzicie, to zapis tejże debaty, które odbywają się co około 2 tygodnie na naszym Discordzie, na który serdecznie zapraszamy. Link będzie znajdował się w opisie. Być może sama nazwa może Wam się kojarzyć z legendarnymi wręcz debatami pana Girkina w jego piwnicznym gronie i nie jest to przypadkowe, ponieważ po wysłaniu naszego kochanego Ogórkina na front stwierdziliśmy, że ciąg debat musi zostać zachowany i stworzyliśmy naszą polską wersję, a to jest pierwszy zapis naszych debat. Jako eksperta zaprosiliśmy kapitana Lisowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Tymczasem nie będę już dłużej zanudzał i zapraszam do oglądania. Tak więc zacznijmy może od frontu chersońskiego. Dobra, no to w każdym razie po oczywistym odwrocie spod Dutczan armii rosyjskiej mieliśmy troszeczkę taką stagnację na froncie, można powiedzieć. Jakichś większych przełomów nie było. Oczywiście cały czas się toczą walki na całym odcinku, można powiedzieć, od miejscowości wręcz Mylowe przez, no także można powiedzieć, Dawidowy Brud, aż do samego Morza Czarnego. Co trzeba powiedzieć, że było także parę innych incydentów związanych właśnie z tamtym frontem, na przykład wywieszenie, właściwie ściągnięcie flag rosyjskich, można powiedzieć, co niektórzy podkreślają, komentatorzy, że mogło być zachęceniem wojsk ukraińskich do szturmu na Cherson, a także pojawiają się wiadomości, że Rosjanie są przebrani za cywili na tym kierunku, szczególnie w Chersoniu, żeby zaatakować z zasadzki wojsko ukraińskie. Natomiast mimo, że nie ma jakichś większych przełamań, to można zauważyć, że może się tak nawet wydawać, że coraz bardziej te wojska rosyjskie na tym kierunku słabną. No i także, co warto powiedzieć, że słynne lotnisko w Czarnobajewce, które było niezliczoną ilość razy ostrzeliwane przez Ukraińców i to bardzo skutecznie, w końcu zostało także opustoszone. Jakie więc macie zapatrywanie na ten kierunek frontu, panowie? Może zaczniemy od Sawy, bo kapitan, jako że jeszcze nie widział naszych debat, no to niech może najpierw zobaczy, jak to mniej więcej wygląda. No tak, przede wszystkim trzeba pamiętać, że ja nie chcę tutaj nazywać tej ofensywy, nie wiem, dwutygodniową, trzytygodniową. Umówmy się, całe działania trzeba brać pod uwagę i aktywne, manewrowe działania wojsk, tak jak i te bardziej, tą większą stagnację i działania pozycyjne. I tak naprawdę, no, ofensywa ukraińska na odcinku chersońskim tak naprawdę, no, trwa od początku września. Ta bardziej aktywna część, wiadomo, były ataki tam tak naprawdę na 7 miejscach, doszło do lokalnych włamań na 3 miejscach, później się to uspokoiło, teraz wiadomo, że w październiku Ukraińcy przebili się, wykorzystali świetnie moment rotacji jednostek WDW i przebili się po prawej stronie wzdłuż drogi aż do Dutczan. Tam ogólnie, podobnie jakby Ukraińcy pokazali swoją skuteczność w trakcie tego całego przełamania, co najważniejsze, że noc nie powstrzymała ich przed kontynuowaniem działań. Podobnie jak pod Izumem. Tam działania trwały tak naprawdę 24 godziny. Coś, co no jest taką trochę piętą achillesową dla Rosjan. Czyli niewystarczająca ilość termowizji, noktowizji w jednostkach liniowych. Też były takie doniesienia, to jest druga mapka, którą rzuciłem w materiały, tam można sobie rzucić okiem, że Ukraińcy w pewnym momencie, jakby wzdłuż tej drogi od Dawidowego Brodu, włamali się tam aż pod Krasnosilskie. Tylko tak pi razy drzwi to jest 20 kilometrów, jakby chcieli zupełnie okrążyć to zgrupowanie wojsk, no ale wszystko wskazuje na to, że to włamanie zostało zredukowane. No i tak naprawdę no linie w Chersońskim okrzepły. Tylko, że trzeba pamiętać, że
logistyka Rosjan jest cały czas napięta i niestety do tej pory nie została jeszcze złamana. Co nie znaczy, wiadomo, że walki się skończyły. Pojedynki artyleryjskie i ataki oddziałów szturmowych trwają praktycznie codziennie. Po wzrastającej jakby liczbie uderzeń precyzyjnych wszystko wskazuje na to, iż Ukraińcy skupią się po prostu na ogniu kontrbateryjnym i niszczeniu ciężkiego sprzętu, no bo Rosjanie mają problemy właśnie z przerzuceniem tego ciężkiego sprzętu, czyli pojazdów na otoczony brzeg. Każdym dniem, co jest najważniejsze, tracą zaopatrzenie, którego coraz ciężej jest im uzupełniać. I to nie z powodu tylko zniszczonych przepraw na Dnieprze, ale z powodu ataku na most Kerczeński, co będziemy w sumie omawiać w dalszej części. Dlaczego ten atak na most Kerczeński jednak jest, bo wygląda na to, że mocniejszy niż się wydawało na początku. W każdym wypadku, no sytuacja tu jest płynna, ale widać no, pewne sygnały, że Ruscy przygotowują się w pewnym stopniu na porzucenie hejtrzońszczyzny i zarazem też wprowadzają takiego chaosu medialnego, no bo umówmy się, patrząc na to logicznie, utrzymanie Chersoniu jest no, nielogiczne już tak naprawdę od sierpnia, gdy zostały porażone szlaki logistyczne i wiadomo jest, że Ukraińcy po prostu wzmocnili swoje jednostki w tym rejonie, także z logicznego punktu widzenia nie ma zupełnie sensu trzymać prawobrzeżnej Chersonczyzny, ale jak dobrze wiemy, no Rosjanie logikę uzależniają od celów politycznych, więc nie mogą po prostu mieć zupełnie jakby chaotycznego odwrotu jak, i ucieczki jak pod Izjumem, zwłaszcza tam, gdzie będą wolskie gardła, po prostu barki i zniszczone, uszkodzone przeprawy, więc no przygotowują się na pewne działania opóźniające, przygotowują się na wykrwawianie Ukraińców, no bo teraz to jest jakby odwrotna sytuacja niż z poprzedniej fazy wojny, że to wtedy Ukraińcy starali się wiązać jak największe siły rosyjskie. Teraz jest na odwrót. To Rosjanie chcą jak największe siły ukraińskie wiązać pod Chersoniem, żeby nie zostały użyte gdzie indziej. No bo utracili po prostu inicjatywę na większej szerokości frontu. No tutaj takie sygnały są no sprzeczne, jak mówię. No z jednej strony takie chamskie wręcz ściąganie flagi na magistracie, wycofywanie sprzętu z lotniska w Czarnobajce, które no jest dość słynne, no bo tam w sumie chyba już było 30 ataków. No a teraz jest praktycznie opuszczone, no bo już jest w zasięgu praktycznie artylerii holowanej. Ten wprowadzenie tego stanu wojennego w anektowanych obwodach, no to umożliwia przymusową ewakuację cywili. Także może to oznaczać wycofywanie jednostek wojskowych pod osłoną cywili. No tutaj się sytuacja może zmienić dosłownie z dnia na dzień, ale tutaj wyznacznikiem wydaje mi się są jednostki gwardyjskie bądź liniowe jak WDW. Póki co takie jednostki elitarne nie zostały w ogóle ruszone. One cały czas są na froncie i cały czas przeprowadzają punktowe kontrataki, co znaczy, że cały czas Rosjanie czują się mocni, mają na to zaopatrzenie, żeby co prawda nie na całej długości styczności z Ukraińcami przeprowadzać kontrataki, no ale punktowe kontrataki cały czas przeprowadzają i są wykonywane właśnie przez WDW bądź gwardyjskie jednostki. Także no ja bym tutaj skupił się na patrzeniu na właśnie te jednostki liniowe. Co się z nimi stanie, czy jak one się zaczną ruszać, no to będzie taki pierwszy sygnał, wydaje mi się, cofania się, wycofywania się na przykład na jakby promień 30 kilometrów czy 25 kilometrów od brzegu, żeby być osłoniętym przez artylerię z drugiego, bądź będzie tak jak pan Wolski zaproponował, ma taką tezę postawił, że może po prostu być tak zwany bunkier pod Chersoniem, bunkier pod Nową Kachowką, żeby zostawić sobie jeszcze jakieś
przyczółki na drugim brzegu. Zobaczymy. Myślę, że w najbliższym tygodniu czy dwóch tygodniach będziemy wiedzieli coś więcej. Także tyle z mojej strony. Marku, czy chciałbyś coś dodać? No, parę rzeczy tak, bo jeśli chodzi o te tak zwane przedmościa, to Nowa Kachowka już w tej chwili jest przygotowana i pozycje były ryte przez ostatnie dwa tygodnie, żeby takie przedmoście, to co Jarek nazwał bunkrem, zrobić. Mhm. Na co oczywiście będzie prowadziła cały czas jakaś droga zaopatrzenia, plus oczywiście pełnozakresowe wsparcie rosyjskiej artylerii z brzegu lewego. Jeżeli chodzi o Chersoń, to tak łatwo tego się już zrobić nie da, bo to tak naprawdę by trzeba było wyryć, wysadzić dosłownie taki jakby wąwóz otaczający część zabudowy tej, która jest przylegająca do samego tego mostu Antoniewskiego i kolejowego, po których nadal byłoby jakieś tam zaopatrzenie doprowadzane na stronę tą, na prawy brzeg. I nie ma w tym momencie innego wyjścia, gdyż inaczej walki typowo w mieście pozbawią Rosjan atutu użycia ciężkiego sprzętu w odpowiedni sposób. Jedynie przeczyszczenie tego przedpola dałoby im taką możliwość. No chyba, że już cały ten ciężki sprzęt na tym prawym brzegu Chersońszczyzny jest dla nich sprzętem straconym. A jest to możliwe, bo jeżeli teraz dochodzi do luzowania, rotacji pododdziałów tych doświadczonych bojowo na świeżych, na mobików, którzy tam są przesuwani, to oni tam idą zasadniczo w szyku pieszym i przejmują prawdopodobnie, bo tu pewności nie mam, ale prawdopodobnie przejmują sprzęt pozostawiany ten ciężki przez te jednostki dotychczas zajmujące dany odcinek frontu. A wycofuje się tylko skład pieszy, bo ciężko jest Rosjanom z ewakuacją ciężkiego sprzętu. I nawet jeżeli będą to cały czas robić, to przede wszystkim na promach, a one regularnie też obrywają i są tracone. Aż tyle tego sprzętu tam chyba jednak nie mają. No, jeszcze ewentualnie jakieś jednostki flotylli, nie wiem jakby to nazwać, rzecznej, które byłyby w stanie przyjąć jakieś nawet pływające barki, coś co trochę sprzętu by mogło przyjąć i pływać, kursować, ale to też nie jest łatwe, bo ten ostrzał dzięki zarówno obserwacji z powietrza, jak i satelitarnej oraz donosom mieszkańców też są ostrzeliwane. Co prawda, żeby sobie z tym radzić, Rosjanie zaczęli hurtem niszczyć na Chersońszczyźnie wszystkie wieże telefonii komórkowej. Polegają w tym momencie tylko i wyłącznie na własnej łączności radiowej, która jest dziurawa jak sito, ale jednak niedostępna dla zwykłych mieszkańców, którzy dotychczas przez aplikację w telefonie mogli informować ukraiński wywiad, kontrwywiad o tym, co się dzieje. I trochę w ten sposób Rosjanie uszczelniają sytuację wywiadowczą na swoją korzyść, ale generalnie rzecz biorąc, na chwilę obecną do czasu bardzo mocnych mrozów, gdyby takowe przyszły i umożliwiły pokonanie w łatwiejszy sposób zmarzniętej rzeki Dniepr przez cięższy, ale nie każdy sprzęt, praktycznie nie ma możliwości jego wycofania bez narażenia się na jego zniszczenie ostrzałem artyleryjskim Ukraińców. Co do samego przebiegu walk, te pododdziały, te około 25 do 30 batalionów rosyjskich, które są na tym prawym brzegu, wystarczająco skutecznie w ostatnim czasie trzymały tą obronę i na 90% wiadomo, że z tych 7-8 brygad, które naciskały i atakowały od północy, część z nich już tam nie ma. Pytanie, gdzie są, tu nie mamy jeszcze pewności. Mogą być w rejonie zaporowskim, zbierając się, odtwarzając zdolność bojową, odtwarzając zasoby, być w gotowości do użycia na kierunku zaporowskim, ale to wcale nie jest powiedziane, że tak jest. Równie dobrze mogłyby być przesunięte na kierunek właśnie ten, na wprost Chersonia, żeby stamtąd nacierać via Czarnobajówka w kierunku na Cherson, więc nie mamy tu pewności, ale wiemy na pewno jedno, że Ukraińcy już kilkukrotnie udowodnili w toku tych walk, że są w stanie w sposób skryty dla Rosjan przemieścić duże swoje jednostki, związki taktyczne na duże odległości i
z zaskoczenia wykonać uderzenie na wybranym przez siebie kierunku odcinku frontu. Więc tego nie wiemy. Natomiast na pewno ten nacisk ukraiński na Cherson spadł, ale też nie przypuszczam, żeby armia ukraińska była chętna do wikłania się w bardzo ciężkie walki w terenie zurbanizowanym w Chersoniu, bo są pomni tego, co było w Siewierodoniecku, jakie tam były straty i że to wcale nie jest miłe ani przyjemne. I o wiele łatwiej w przypadku, gdyby ta zima nie była taka, że lód umożliwi komunikację łatwiejszą przez Dniepr, że będą po prostu przy skąpości docierających materiałów zaopatrzeniowych do Chersonia z brzegu rosyjskiego, że po prostu wezmą ich głodem. To wcale nie jest zły pomysł, a odpowiedni ostrzał plus głód i lekka presja są w stanie zrobić wiele. I tego się Rosjanie sami chyba obawiają całkiem mocno. Co do samej jeszcze Nowej Kachowki, przypominanie o tym, że Ukraińcy rzekomo chcą i próbują wysadzić tą tamę, jest oczywistą grą medialną, bo ja, nie jest to w interesie to. Nie jest to w interesie Ukraińców, żeby ją w tej chwili wysadzać. To, co jest w interesie Ukraińców, jedyna rzecz na pewno, to jest, jakby to było możliwe, zatkać ponownie ten kanał odprowadzający wodę pitną z odcinka na zachód od Kachowki, gdzie on się zaczyna, ten kanał krymski w kierunku na Krym, żeby odciąć Krym od dostaw słodkiej wody. To byłoby tyle na tym odcinku, bym powiedział. I pojedynki artyleryjskie jak najbardziej. Wygrywają w nich jak na razie zdecydowanie Ukraińcy. Ich artyleria, jak to się mówi, albo jak mówi Marek Meissner, z dłuższą ręką, czyli 155 mm, tłucze wszystko, co się da. Tam padają kolejne najcięższe armatochaubice rosyjskie, czyli 2S7 Pion. Padają tam ciężkie moździerze Tulipan kaliber 240. To się wykrusza. Ale też cały czas zbliżają się przez to Ukraińcy w zasięg artylerii rosyjskiej strzelającej z lewego brzegu Dniepru. Tak. Ach, może ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Na kierunku właśnie chersońskim, na odcinku północnym, po raz pierwszy w tej wojnie w regularnych lotach działały, współdziałając ze sobą, śmigłowce szturmowe ukraińskie oraz Su-25, czyli samoloty pola walki, zmiękczając intensywnie rosyjskie pozycje. A propos, jeszcze tutaj chciałem dodać, a propos tego, co powiedziałeś, śmigłowce szturmowe. Ostatnio czytałem chyba wczoraj czy przedwczoraj, że główny sztab Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że użycie rosyjskiego lotnictwa wzrosło trzykrotnie w rejonie chersońskim. Jakby chcieli, co może sugerować jakby zmniejszanie się zaopatrzenia bądź ilości artylerii lufowej rosyjskiej, no... Nie wiem, to czy to nie jest troszeczkę takie... Jeżeli zaczyna brakować artylerii, amunicji, no to wtedy da się to w jakimś stopniu, a przynajmniej na wybranych kierunkach, nadrabiać poprzez częstotliwość samolotolotów i tam, że tak powiem, częstotliwość oddziaływania śmigłowców, które jednak też nie lecą na przedni skraj, tylko one, co najczęściej było widać, jakby to powiedzmy, lecąc robią górkę i wystrzeliwują te najcięższe niekierowane rakiety na azymut, mniej więcej tak, żeby uzyskały maksymalną donośność. Skuteczność żadna, efekt logiczny co najwyżej, ale już wiemy, że akurat Ukraińcy na te rzeczy są dosyć odporni. No ale też trzeba przyznać, że wzrosła ilość jakby raportowanych strat lotniczych rosyjskich na odcinku. Oczywiście. Zwłaszcza nie może być tak, że byłoby bez takich strat, bo ta obrona przeciwlotnicza ukraińska cały czas pokazuje skuteczność. Tak, tutaj jest jedno pytanie a propos tego właśnie kierunku. Tutaj jedno pytanie jest od Szymona Stiwaksa. Pytanie do eksperta. Jak długo Rosjanie będą w stanie trzymać Cherson po przekształceniu w twierdzę? Czy są jakieś plany, jak ta twierdza będzie wyglądać?
Nie wiem, czy bo w sumie już częściowo odpowiedzieli. Częściowo było odpowiedziane. Podstawą wszystkiego jest dostęp do zaopatrzenia, dokładnie, czyli zarówno żywność, dwa, amunicja, środki opatrunkowe, bo tego będzie cały czas przybywać rannych, oraz dostęp do wody pitnej. Dokładnie. I to wykładnia tych czterech elementów będzie mówiła o tym, jak długo są w stanie Rosjanie się tam utrzymywać, albo inaczej, jak długo każą im wyższe szczeble dowodzenia tam się bronić. Tak, ja bym jeszcze zauważył tak z politycznego punktu widzenia, że kierunek chersoński jest o tyle ciekawy, że z jednej strony Rosjanie wojskowo prędzej czy później muszą się z kierunku chersońskiego wycofać, natomiast są dwie rzeczy, które no przez cele polityczne są strasznie, strasznie ciężkie, żeby utracić właśnie kierunek chersoński. To jest po pierwsze samo miasto Cherson. No, to jest właściwie Rosja zaanektowała ten obwód, więc utrata głównego miasta... Policzek dla Putina. To byłby taki dosyć potężny policzek i to jeszcze pierwsze naprawdę wielkie miasto, które by stracili Rosjanie. Druga sprawa, no to jest oczywiście kanał krymski i woda z kanału krymskiego. No utrata tego wrażliwego punktu, albo chociażby no właśnie zasypanie, jak tutaj mówiłeś wcześniej, byłoby to na pewno olbrzymi cios, nawet nie tylko polityczny, ale i wojskowy, bo niemożność dostępu wody do Krymu, no na pewno byłaby w stanie wywołać jakiekolwiek tam zamieszki, albo większe migracje, można powiedzieć, z tamtego terenu. Już przygotowywanie się pod ofensywę ukraińską, a przygotowanie się na Krymie pod ofensywę ukraińską nie brzmi najlepiej dla sił politycznych na Kremlu. Więc... Ale te dwa przesmyki, z których z Krymu można się wydostać na tą bardziej lądową część, na ten pas łączący z Rostowem, te dwa rejony, te dwa przesmyki są już od dłuższego czasu umacniane, tam są budowane umocnienia przez Rosjan na wszelki wypadek i już nie mogli się z tym niestety maskować dłużej i no, że tak powiem, społeczność tamtejsza dobrze to widziała, a trafienie skuteczne, chociaż już teraz co niektóre rzeczy mówią, że to w większym stopniu mogło być działanie Kadyrowa i jego chłopców, to wysadzenie mostu krymskiego, zwanego też Kerczeńskim, albo odwrotnie Kerczeńskiego, zwanego Krymskim. I zakłócenie, potężne zakłócenie, jeżeli chodzi o zaopatrywanie z tego kierunku, zwłaszcza w paliwa, ma wpływ na całą sytuację od Krymu aż w kierunku północnym, a że coraz bardziej, przypomnę, w tym tak zwanym trójkącie pomiędzy odcinkiem frontu na południe od Zaporoża, przylegającym do rozlewiska Dniepru i na dole Melitopol, w tym trójkącie cały czas ukraińska artyleria wszelkiego typu obrabia wszystkie drogi zaopatrzenia, magazyny, mosty, wiadukty i tamtędy prawie, że nie jest w stanie się poruszać żadne zaopatrzenie, to korelując to z tym trafionym mostem krymskim, naprawdę kwestie zaopatrzenia na Krymie i tej całej grupy armii, która wspiera Cherson na lewym brzegu Dniepru, jest coraz trudniejsze. I most lotniczy, który musi funkcjonować, potężnie eksploatuje rosyjskie lotnictwo transportowe oraz śmigłowce ciężkie, takie jak Mi-26 i nie jest w stanie dla takiej liczby, dla takiej masy wojsk i potrzeb takiej masy wojsk w XXI wieku zaspokoić tych potrzeb. Tak, mamy tutaj pytanie, to może, że tak powiem, damy widzę, żeby zadał pytanie, skoro już tutaj mamy. Okej. Okay. Słuchamy. Przygotowałem sobie cztery pytania. Pierwsze odnosi się do nieco do historii wojskowości, bowiem podczas oblężenia Leningradu Sowieci zdołali po okresie zimowym po jeziorze Ładoga utworzyć korytarz życia, którym najczęściej drogą samochodową przewożono po zamarzniętym jeziorze Ładoga, zamarzniętym jeziorze Ładoga dopatrzenie dla obleżonego Leningradu. Więc powstaje pytanie, czy w obliczu zamarznięcia Dniepru, to ma w sobie wiele zmiennych, jak na przykład jak bardzo gruby będzie lód, czy także na ile Rosjanie będą posiadali odpowiednie środki, by wykorzystać to, na ile ewentualne zamarznięcie Dniepru
ułatwi Rosjanom zaopatrywanie Chersonia i ponieważ warto pamiętać, że zamarznięcie Dniepru oczywiście otworzy korytarz lądowy, ale jednak uniemożliwi zaopatrywanie za pomocą barek czy mostów pontonowych. No tutaj znaczy trzeba tak. Pamiętać jedną rzecz, trzeba pamiętać, że tutaj co właśnie mieliśmy w sumie zacząć za chwilę w kolejnym odcinku frontu, że wygląda na to, że problemy z zaopatrzeniem już zaczynają dosięgać nawet nie tyle sam Chersoń, co całe południe frontu z Rosją. Z powodu właśnie ataku na most Kerczeński, tak naprawdę no całe południowe zgromadzenie, czyli te siły 40 do 45 BTG, które były na południu, no też muszą się z czegoś żywić, też muszą czym strzelać, a to jest, no to są grupy siły armii. I także one mogą mieć problem z zaopatrzeniem, dlatego też wydaje mi się, że nastąpił właśnie atak na styku Zaporoża i południowego Doniecka, czyli Ugledar i Pawliwka. Dobrze. No, generalnie rejon Hulajpol, ale ja jeszcze wrócę do początku pytania kolegi Wilhelma. Więc już o tym mówiłem, że lód może umożliwić pewne nowe, inne rozwiązania, jeśli chodzi o zaopatrzenie. No, ale pamiętajmy, od czasów wojny ojczyźnianej, jak oni to nazywają, samochody ciężarowe też nabrały masy. To już nie są takie maleństwa, które brały maksymalnie 1,5 tony, tylko teraz średni samochód ciężarowo-terenowy to bierze powiedzmy 3,5 tony ładunku plus swoja masa. Wytrzymałość lodu na jeziorze, tak, gdzie nie ma prądu, wody jest jedną rzeczą. Lód na rzece, gdzie istnieje siła prądu i jest cały czas podmywany od spodu, też się przedstawia inaczej. Więc, a im bliżej ujścia jeszcze jest wymieszane z wodą słoną, gdzie siłą rzeczy przez to warstwa lodu będzie cieńsza, bo solona woda, zasolona woda o wiele inaczej reaguje na temperaturę i później się krystalizuje lód w niej. Więc tu jest wiele zmiennych. Najprawdopodobniejszym sposobem działania będzie coś na zasadzie, jak to się nazywa, wyciągu. Czyli jeden bęben na jednej stronie, drugi bęben na drugiej stronie, ewentualnie wykorzystanie jakiejś wyspy, bo tam są na rozlewisku jakieś wyspy różnego rodzaju, gdzie można osadzić element pośredni jeszcze, i dosłownie podczepianie pod linę stalową, gdzie jest napęd odpowiedni, ładunków, które na jakiejś formie, nie wiem, sanie czy coś takiego, będą się poruszały z jednego brzegu na drugi. Można w razie czego w ten sposób też rannych transportować. Takie rzeczy Rosjanie kiedyś już przećwiczyli, mają, wiedzą o tym, co z tym można robić i to jest bardziej prawdopodobne niż używanie pojazdów, które miały się tamtędy poruszać. Więc to nie rozwiąże problemu ciężkiego sprzętu do ewakuacji, raczej. I też no, zobaczymy, jaka ta zima będzie, ale żeby lód miał nośność taką, żeby ciężki pojazd mógł na niego wjechać, to jest warstwa lodu chyba około 80 do 100 cm musiała być. Aż takim ekspertem pogodowym nie jestem, żebym powiedział, przez jak długi czas i jakie temperatury ujemne musiałyby być, żeby ten parametr uzyskać, a jeszcze właśnie przypomnę na wodzie płynącej, co stanowi sporą różnicę względem jeziora Ładoga. Dobrze, czy można przejść do kolejnego pytania? Proszę bardzo. Drugie pytanie, bo powstała wątpliwość, czy na przykład Rosjanie będą mogli się wyżywić czy zaopatrzyć w odpowiednie środki na drugim brzegu Dniepru. Jednak pragnę zauważyć, że Rosjanie mogą przejść zwyczajnie do metody, że wojna żywi wojnę, że będą mogli, próbowali dokonywać rekwizycji od ludności zamieszkującej prawobrzeżną Chersońszczyznę. Już to robią. Już to robią, no i ci ludzie od ilu miesięcy też nie mają właściwego zaopatrzenia, wszystko było reglamentowane, tam już się od nich niewiele da wycisnąć. Tak, ale na przykład mówię nie tyle co na przykład o środkach medycznych. Prawdopodobnie środki medyczne na wyposażeniu cywilnym zostały już zrekwirowane najprawdopodobniej, ale co na przykład z żywnością? Czy na przykład możliwe jest, by Rosjanie choćby pośrednio próbowali zabierać ludności cywilnej żywność poprzez na przykład zmniejszanie racji, które przysługują
osobom zamieszkującym tereny okupowane. Na tą chwilę o tym, że są racje jakiekolwiek naliczone, to ja osobiście dowodów tego nie widziałem, bo to nie jest jeszcze stan oblężenia, jaki znaliśmy z czasów wojny. Tak, i tak, Rosjanie ale... zdecydowanie unikają tego typu rzeczy, bo przecież to oni są tutaj ci dobrzy w swoim przekonaniu. W związku z tym powiem szczerze, bardzo wątpliwe, żeby oni się przejmowali w ogóle w szczegółach losem ludności cywilnej, a jeżeli chciałeś coś od nich, to musiałeś przyjść i podpisać się na tym, że zagłosowałeś za przyłączeniem się w referendum, wtedy ci wydawali jakieś jedzenie, a i to wszystko było mocno reglamentowane, niewielkie ilości, a przez tyle miesięcy tej wojny, mamy 8 miesięcy, sorry, ale uważam, że zasoby ludności cywilnej zostały już praktycznie wyczerpane i cały czas już ta ludność musi bazować na tym, co się da uzyskać od okupanta, a jednocześnie okupant teraz zaczął co? Zaczął deportację w celach, jak to twierdzi, no, humanitarnych, po to, żeby oczyścić sobie pole walki i nie musieć się martwić nowymi swoimi obywatelami. Dobrze. A propos tego jeszcze tutaj dodam, na materiały właśnie wrzucam, BBC, czyli Życie, pokryjomu nagrywanie Hersonia. Tam jeden z byłych jakby reporterów dokumentował, dopóki nie udało im się uciec, dokumentował życie w wyzwolonym przez Rosjan Hersoniu. No i tam też właśnie jest scena z gotowaniem, z dostępnością żywności, która jest coraz mniejsza i są to coraz bardziej jakby podstawowe przedmioty. Także tu też zachęcam do rzucenia okiem. Dobrze. Trzecie pytanie dotyczy, bo chociaż jest bardziej ogólne, dotyczy sprzętu mobilizowanych. Pojawiały się bowiem wrótki bardzo ciekawe, które sugerują, iż mobilizowani są podzieleni głównie na dwie grupy. Wyłapuje się bowiem tych, którzy wykazują jakieś zdolności, jakieś, jakby to powiedzieć, bardziej pozytywny stosunek do swej potencjalnej służby wojskowej i się ich przekazuje do jednostek, które posiadają dostęp do, można to powiedzieć, dobrego albo nawet bardzo dobrego sprzętu, oczywiście jak na możliwości armii rosyjskiej, więc pojawia się pytanie, na którą grupę mobilizowanych są wymieniani ewentualnie żołnierze na Chersońszczyźnie? Czy wiadomo, czy oni są wymieniani na te jednostki wypełniające front, na jednostki będące bardziej odpowiednikiem mobilizowanych pośmiesznie ludzi w LDNR, czy raczej na ludzi, którzy stanowią odpowiednik tych czczonów armii republik separatystycznych, tych armii w teorii, które były tworzone jak armii profesjonalne. Mówię tutaj o tym zawodowym trzonie porównywalnym poziomie. Znaczy tak, dobre dwa tygodnie temu z Markiem Meissnerem mówiliśmy o tym, że jest taki podział jakościowy mobilizowanych Rosjan. Ci, którzy mają jakiekolwiek specjalności, umiejętności, tudzież jakiekolwiek racjonalne doświadczenie wojskowe, trafiają do jednostek, które mają sobą coś stanowić i podlegają jakiemuś tam dalszemu szkoleniu. Ci, którzy są, jakby to powiedzieć, ludźmi, żołnierzami, znaczy rekrutami, o, dokładnie, rekrutami funkcji prostych, beznamiętnie trafiają do największego zbiorowiska takich samych jak oni, o niskiej przydatności dla armii i stanowią szybko zapychacz frontu, gdzie służą do wypełniania wszelkich luk, nawet do tego, żeby własną piersią i masą po prostu tamowali ruch jednostek ukraińskich i mają wysokie straty. Tak, natomiast... Moje pytanie dotyczyło tego, czy wiadomo... Właśnie, a propos rotacji na tym odcinku chersońskim. I teraz jest wysoce prawdopodobne, bo mamy pewne przesłanki świadczące o tym, że właśnie ta masa rekrutska trafia w chwili obecnej na miejsce doświadczonych jednostek. I o tym też już mówiliśmy tutaj obydwaj z Sawą, które są wycofywane na brzeg, pozostawiając swój cięższy sprzęt. No bo nie są właśnie w stanie go ewakuować. Ale te jednostki, że tak powiem, spieszone, jeżeli trafią w miejsce, w rejon Rostowa nad Donem albo Białgorodu, mogą od razu wsiadać na sprzęt, który tam jest cały czas ściągany, niezależnie od tego, w jakim jest on stanie, kondycji i jak bardzo już przygotowany do użycia, no ale są w stanie tam wejść na sprzęt i ponownie być jednostką zmechanizowaną lub pancerną, tak jak pierwotnie.
Ja zadam proste pytanie. Jakiego efektu potrzebuje Rosja, żeby wzburzyć potężnie swoje społeczeństwo, żeby naprawdę zaczęło mocno wspierać i potępiać tych, którzy uciekają przed mobilizacją? Potrzebuje tragedii. Wielkiej porażki. Potrzebuje tragedii. O co jest łatwiej w tej sytuacji? O tragedię setek lub też tysięcy mobików, którzy są bardzo pomijalni w praktycznym zasobie armii rosyjskiej, którzy dostaną się pod zmasowany ogień artylerii i zostaną potem rozjechani przez nacierającą jedną czy dwie brygady ukraińskie, co ma obudzić sumienie narodu i dać wielkie poparcie Putinowi, czy też oni by tego nigdy nie zrobili. No więc właśnie, jeżeli wychodzą Rosjanie z założenia, że mogą zatrzymać, a nuż im się uda, Ukraińców, a jeżeli nie uda się i zostaną zniszczeni, rozjechani, to będzie o czym mówić, jakie straszne rzeczy czynią Ukraińcy, żeby obudzić społeczeństwo rosyjskie. Tak czy tak osiągną swój efekt, bo albo opóźnienie działań ukraińskich i związanie ich walką, albo tragedię, która, tak jak w przypadku, bądźmy szczerzy, bombardowanie Coventry w Wielkiej Brytanii, było po to, żeby scementować społeczeństwo brytyjskie wobec agresji hitlerowskiej, tej z powietrza i w ogóle, niż rzeczywiście się to wydarzyło, bo mogli spokojnie obronić Coventry, ale tego nie zrobili Brytyjczycy, bo potrzebowali efektu psychologicznego i socjologicznego. Znaczy ogólnie myślę, że na to pytanie już raczej wszystko zostało powiedziane, natomiast czy masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, akurat nie. Dobrze, dziękuję, więc... miłego schodzę. O, mamy kolejne pytanie. Ja chciałbym zapytać o taką ewentualność, czy Rosjanie są w stanie za pomocą jakichś większych statków ewentualnie dostarczyć zaopatrzenie ciężkich sprzęt na Cherson i ewakuować te rany przy okazji. Bo w ramie Chersonia jest szeroki, bardzo szeroki kanał właśnie i tam mogą zrzucać desant. To ogólnie rzecz biorąc, flota nawodna jako taka rosyjska, czarnomorska, jest troszeczkę usunięta spoza nawia. Ponieważ Moskwa, krążownik Moskwa, był statkiem o najmocniejszej systemie obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej w całej flocie czarnomorskiej. Utrata tego statku wyraźnie zmniejszyła zdolności obrony przeciwlotniczej całej floty. A trzeba pamiętać, że Ukraińcy dostali dość znacznej ilości harpunów, co prawda w starszych wersjach, ale mają trochę harpunów, jeśli jeszcze mają jakieś swoje Neptuny, chociaż podejrzewam, że ostatnio zostały użyte do ataku na Krym. Ale użycie floty czarnomorskiej trochę dalej na zachód niż, powiedzmy, trochę bliżej południowego brzegu ukraińskiego niż 100 kilometrów czy 80 kilometrów, to mogłoby się równać z samobójstwem. Znaczy, te okręty, nie statki, okręty i ich zdolność do osłony powietrznej, to jest jedno, ale tutaj ważniejszy jest chyba inny parametr. Tak naprawdę głębokość tego Dniepru determinuje, jakie jednostki mogą tam wpływać. W tym momencie z jednostek tak zwanej szarej floty, czyli okrętów, nawet jeżeli jest to okręt zaopatrzeniowy, to jest to dalej okręt, a nie statek w przypadku floty marynarki wojennej, to tak naprawdę tylko jednostki desantowe mają zdolność taką, żeby mogły bezpiecznie w miarę przy tym zanurzeniu, jakie mają, wejść, to dorzecze Dniepru, spróbować podejść do nabrzeży w mieście w Chersoniu i czy to wyładowywać zaopatrzenie, czy przyjmować rannych i sprzęt. Na tą chwilę, bądźmy szczerzy, nie zauważyłem jakiegokolwiek ruchu tych mniejszych jednostek desantowych w tamtą stronę, bo one musiałyby przepłynąć w miejscach, gdzie będą widoczne z brzegu kontrolowanego przez Ukraińców. Co oznacza, że mogłyby zostać tymi właśnie harpunami zaatakowane. Więc zostaje tylko i wyłącznie cokolwiek, co można nazwać tak zwaną białą flotą,
Jeżeli na tym rozlewisku Dniepru jeszcze było i nie zostało zniszczone i na odcinku pomiędzy, bo jest w tym momencie śluza, która w Nowej Kachowce wszystko determinuje, a śluza jest zasypana i nic stamtąd nie przejdzie, więc wszystko, co się znajduje pomiędzy Nową Kachowką, a de facto Chersoniem, cywilnych jednostek. Barki wszystkie, jakie były, posłużyły do utworzenia mostów barkowych, czyli odpowiednika mostów pontonowych przy odpowiednim szczepieniu i wykorzystaniu tego wszystkiego, więc te już odpadają, bo one zostały trwale uszkodzone przy tym wszystkim. Zostały im tylko te promy wojskowe typu pływający prom gąsienicowy i tak dalej oraz wszelkiego typu wojskowe jednostki desantowe płaskodenne, takie te zwykłe łodzie typu EUD, łódź desantowa i cokolwiek cywilnego jeszcze. Naprawdę sens robienia czegoś takiego, zarówno z zaopatrzeniem, jak i odbieraniem rannych, byłyby te kutry desantowe, tudzież nawet poduszkowce desantowe, klasy Zubr, gdyby tam były, ale ich tam nie ma. Jeżeli już, to są w Sewastopolu albo w Noworosyjsku, czyli już na kontynentalnej części Rosji. I ostatnie takie pytanie odnośnie tego, czy Ukraińcy będą atakować te barki czy promy, które służyły do ewakuacji Sycylii? Ile, żeby uniemożliwić Rosjanom ewakuację właśnie. Pytanie jest jedno. Czy będą Rosjanie mieszać się, żołnierze, przepraszam, z ludnością cywilną, bo tylko to może powstrzymać Ukraińców przed ostrzeliwaniem tych barek i tych promów, ponieważ, bądźmy szczerzy, zniszczenie jak największej liczby żołnierzy oraz sprzętu rosyjskiego na tym prawym brzegu Dniepru jest ze wszech miar pożądanym skutkiem działań ukraińskich. Jeżeli da się cokolwiek jeszcze z tego przejąć i wykorzystać na swoje potrzeby, skoro Rosjanie są największym zaopatrującym ich siły zbrojne, jak najbardziej jest to też w ich interesie. Ale przede wszystkim oczekują tego, że w wyniku całokształtu akcji związanej z Chersoniem morale armii rosyjskiej zostanie bardzo mocno, jeszcze mocniej niż dotychczas, nadwyrężone. To tyle. Dziękuję. Tak, właśnie w związku z tym ja bym chciał już może przejść na kolejny front, bo widzę, że żadnych więcej tutaj pytań aktualnie nie widzę, więc myślę, że front chersoński, myślę, że możemy odhaczyć, wszystko raczej zostało powiedziane, więc można tym płynnym sposobem wręcz przejść do frontu zaporowskiego. Tutaj, jak Sawa wcześniej wspomniał, łączy się to bardzo, bardzo mocno mimo wszystko sytuacja w froncie zaporowskim z frontem chersońskim, a to przez atak na most kerczeński. Dlaczego? Można, i tutaj troszeczkę będę anegdotyczny, trochę odbiję, ale za chwilę wrócę. Czyli można ostatnio zauważyć dosyć sowite rosyjskie ataki w okolicy miejscowości Wuhedar. To jest wręcz na pograniczu frontu zaporowskiego i można powiedzieć frontu donbaskiego. Co warto powiedzieć, że te ataki są zaciekłe. Dlaczego one są tak zaciekłe? No właśnie prawdopodobnie przez przerwanie mostu kerczeńskiego, może nie tyle, że przerwanie, ale uszkodzenie go w dosyć znaczącym stopniu. Przez co inne linie, przede wszystkim kolejowe, muszą być nadmiernie eksploatowane. A właśnie taka jedna z ważniejszych linii jest tuż niedaleko Wuhedaru i no, co by powiedzieć, ona bodajże nadal jest pod zasięgiem rosyjskiej, przepraszam, ukraińskiej artylerii i jest to bardzo ważne miejsce dla Rosjan, ponieważ właśnie z powodu tego, że transport nie może być w takiej ilości przesyłany przez most kerczeński, musi być innymi drogami. A te inne drogi są o wiele bardziej niebezpieczne i o wiele bardziej narażone właśnie na ataki. Stąd też można powiedzieć ten zaciekły atak na Wuhedar. Tutaj no, może zacznijmy od ciebie, Maćku. Jak sądzisz, co sądzisz o tym odcinku z kolei? No ja właśnie patrzę tutaj rejon Wełka Nowosilka, Wuhedar, Mariinka, a na południowy wschód od tego Wołnowacha. I tutaj na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10-14 dni no działo się całkiem dużo, bo Ukraińcom udało się włamać, obchodząc de facto trochę od południa sam Donieck i podchodząc w pobliże Wołnowachy. I tutaj Rosjanie skierowali kilka pułkowych grup bojowych,
bo oni teraz głównie już działają grupami pułkowymi, nie batalionowymi, aby odrzucić ten ukraiński atak i właśnie zabezpieczyć te wszystkie drogi zaopatrzenia, które w tym rejonie przebiegają w relacji z północnego wschodu na południowy zachód. I tu się jak najbardziej zgadzam, że to w tym momencie po raz pierwszy od dawna, no ale na styku dwóch frontów, czyli donieckiego i zaporowskiego, te działania są bardzo ważne, a korespondują one z tym, co powiedziałem o tym trójkącie pomiędzy Energodarem, Połochami a Melitopolem, czyli na zachód od rejonu, o którym przed chwilą mówiłem, gdzie regularnie Hajmarsy i inna ukraińska artyleria tłucze we wszystko, co tylko zajmuje się zaopatrzeniem wojsk rosyjskich na zachód od tego miejsca. Więc powiem tak, wcale bym się nie zdziwił, gdyby jednak te wycofane z kierunku samego właściwego chersońskiego brygady znalazły się w tym rejonie i bardzo mocno podziałały na kierunku właśnie Wołnowachy w przybliżeniu, aby podejść bliżej do Mariupola i zawęzić bardzo mocno ten przesmyk, którym oni w tej chwili przeprowadzają zaopatrzenie, którego nie mogą już przerzucać przez most krymski. Dobrze, Sawa, teraz można to może tobie, tak, ale... ja kontynuując tam, ogólnie rzecz biorąc, w miejscowości Stepne przechodziła główna linia kolejowa łącząca Donieck właśnie z Wołnowachą. Widzę Stepne, widzę. Ona od 2014 do 2022 roku ona została częściowo rozebrana na odcinku dosłownie tam około 10 km, to jest tam Oleniwka za Stepne na południowy zachód i ona tam właśnie wchodziła do Wołnowachy. Umówmy się, to Stepne cały czas zostały podkłady kolejowe, zostały nasypy i tak dalej. Także wystarczyłoby po prostu wstawić szyny, co podejrzewam, że dla Rosjan nie jest najmniejszy. Rosjanie mają bardzo duże wojska kolejowe. Dokładnie. I trzeba pamiętać, że to Stepne dosłownie do jeszcze no do niedawna było tak naprawdę no 5 kilometrów od wysuniętych linii ukraińskich. 5 kilometrów to jest zasięg no moździerza 120 mm. Oczywiście. Także tutaj wchodzą, no już nawet nie mówimy, że artyleria ciężka, tylko nawet artyleria holowana. No większość, czym dysponują Ukraińcy, miało zasięg na tą linię. Dlaczego właśnie Rosjanie w momencie nadejścia jesieni, gdzie zaczyna im padać na łeb, czarnoziem się rozpływa, oni rzucili po prostu atak frontalny na pozycje, które Ukraińcy tak naprawdę trzymają od czerwca. Także od czerwca Ukraińcy tam się okopywali, tam się przygotowywali i przede wszystkim już nawet rosyjskie telegramy trąbiły mniej więcej od ponad miesiąca o wzrastającej liczbie wojsk ukraińskich na odcinku zaporowskim oraz w Ugledarzy. Więc jaki w tym sens jest? Wydaje mi się, że to jest właśnie ten sens jedyny, że most Kerczeński został o wiele bardziej uszkodzony niż nam się na początku wydawało. Bo chociażby użycie jednej nitki, no to już trzeba obniżyć przyostałość o przynajmniej 50%, no bo jeszcze trzeba dać czas na mijanie się pociągów. Także to jest więcej niż 50%. Najprawdopodobniej konstrukcja została na tyle osłabiona przez ciepło pożaru cystern, że no nie mogą go w pełni obciążać, więc starają się po prostu wypchnąć Ukraińców, zabezpieczyć sobie tą linię, żeby mieć po prostu transport kolejowy, bo niestety Rosjanie są uzależnieni od kolei i od przede wszystkim ilości zaopatrzenia, jakie potrzebują. Bo gdy nie ta kolej, no to jest
oczywiście jest bezpieczna droga wzdłuż Morza Azowskiego, czyli Mariupol, Berdiańsk, Melitopol. Wszystko fajnie, Rosjanie się świetnie nauczyli po himarsowankach z sierpnia, świetnie się nauczyli dowozić zaopatrzeniem bliżej frontu ciężarówkami z powyżej 100 kilometrów. No ale w tym momencie, nie mając mostu Kerczeńskiego, liczymy tak i razy drzwi od, no to od Rostowa nad Donem do Krymu jest ponad 400-450 kilometrów. A trzeba pamiętać, że mamy tak, 30 do 30, tam około 30, wiem, że już nie używają, ale chodzi o sam zakres ilości żołnierzy, no to 30 BTG mają na prawym brzegu Dniepru plus 40-45 BTG, czyli siły armii, około 40-45 tysięcy ludzi. Oczywiście, jeśli te jednostki są w pełni zaludnione, no na południowym froncie, także to są no ogromne ilości zaopatrzenia i to jest jakby dodatkowy czynnik, który uderza w całe zgrupowanie rosyjskie na południu. Ja bym tutaj dorzucił jedną rzecz. Mhm. Ale to jest jakby ciąg błędnego albo zbyt optymistycznego myślenia również rosyjskich dowódców od samego początku tej wojny, od 24 lutego. Mhm. Bo oni ciągle liczyli na to, że będą o wiele dalej i o wiele skuteczniejsi, niż w praktyce im się to udało. I zamiast ulżyć swoich, naprawdę, to jest osobny rodzaj wojsk, wojska kolejowe, które mogły przez te kilka miesięcy, w tym momencie, pociągnąć przez ten odcinek od Rostowa nad Donem, czy nawet, nie wiem, od Taganrogu via Mariupol, Berdiańsk, dalej, jedną albo dwie nitki kolejowe w warunkach takich dosyć polowych, ale dosłownie, biorąc gruz ze zniszczonego Mariupola, żeby tym wykładać jako podsypkę pod podkłady kolejowe i mogli to kłaść w dużych ilościach. Oni mają całe, no powiedzmy, dziesiątki kilometrów, to jestem pewien, może i setki kilometrów przygotowanych zestawów, szyny, podkłady i tak dalej, i mogli kłaść. Ale no przecież po co, skoro my będziemy ciągle szli do przodu, to my mamy inicjatywę, my będziemy dyktować warunki. I kompletnie przespali tych parę miesięcy w tym zakresie, ale w końcu może jakiś tamtejszy dowódca zacznie kojarzyć pewne rzeczy i wobec sukcesów w rejonie północnym, czyli Swatowej i tam dalej, to wszystko po odcięciu Kupiańska, być może zaczną kłaść jakieś równoległe do istniejących linie, gdzie może i lżejsze zestawy będą jeździć, ale będą jeździć i dzięki temu zaopatrzenie na front ten, nazwijmy umownie, południowy, będzie docierało w większej ilości. Oni na razie kompletnie, mając te zdolności, kompletnie o tym zapomnieli i niech nie pamiętają nadal. Ale też pamiętaj, Maćku, że bardzo jak sprawnie też działa, zwłaszcza na osi Tokmak Melitopol, no ukraiński SOW. Oczywiście. W wsparciu zapewne partyzantki, no bo w Melitopolu wielokrotnie już były atakowane właśnie tory, były atakowane most, także myślę, że też... Ale też pociągnięcie tego bliżej brzegu, bliżej Mariupola i tak dalej... Jest możliwe. Nawet przez zgliszcza Mariupola nie, można po prostu pewne rzeczy siłą przez maszyny inżynieryjne po prostu rozrzucić gruzy na boki i uzyskujesz przestrzeń, w której kładziesz szyny i jedziesz przez to. Oczywiście, tylko że do tej pory jakby te ataki na Melitopol i tory bardziej jakby uderzały na zaopatrzenie, które szło z Krymu. Niż zaopatrzenie. A teraz mają problem, bo nie mają możliwości puszczania dużego zaopatrzenia z Krymu. Dokładnie. I albo jednostki, flota transportowa, która po Morzu Azowskim pływa do Mariupola i tutaj rozdawanie, czyli z Taganroga i ewentualnie z Noworosyjska puszczanie czegoś na kierunek mariupolski lub berdiański. No i stamtąd rozdawanie tego już w tym momencie nawet samochodami, tylko tych samochodów, czy mają tam odpowiednio dużą ilość.
Sami sobie Rosjanie powodują problemy. Zdecydowanie brakuje im tam kogoś rzeczywiście rozgarniętego od logistyki. Albo też nie ma on siły przebicia względem starszych stopniem żądających efektów, a nie patrzących na to, w jaki sposób zrobić to dobrze. To typowo rosyjskie. Typowo. Znaczy ja bym właśnie też właśnie dodał, że być może te błędy, całość tych właśnie skutek przyczynowo-skutkowy, masło maślane, jest związane z tym, że nadal rosyjska logika, choćby też w propagandzie, choćby też w ogólnych przekazach, jest skupiona na tym, że oni nadal wygrywają tą wojnę. No, może też łatwo patrzeć po rosyjskich botach, że i wielu rosyjskich zwolennikach, że wielu myśli, że nadal Rosja wygrywa w jakiś niebożebny sposób tą wojnę i nagle zaraz, nie wiem, pójdzie wielkie uderzenie, które rozszarpie wojska na Doniecku. Podczas gdy sytuacja... I to już nawet nie wojska ukraińskie, tylko polskich najemników, armię NATO i wszystko, no bo oni tak do tego podchodzą. Tak, murzynów w amerykańskich mundurach. Tak. To właśnie dobry poruszyłeś też wątek Amatron, bo jakby z samym początkiem ataku na kierunku Bugledaru i na tą Pawlivkę, od razu się zaczęły się masturbować ogólnie prorosyjskie profile. Internet. Tak, że to jest już połączony atak, operacja z Donieckiem, gdzie Ruscy od dłuższego już czasu próbują odepchnąć Ukraińców. To ma już być w ogóle głębokie włamanie, które przejmie ćwiartkę Donbasu, tylko że no niestety zapomnieli o tym, że Rosjanie utracili inicjatywę strategiczną. Niestety. I Ukraińcy rzeczywiście, no to wczoraj, czy przedwczoraj doszły już na wieści, że Ukraińcy przeprowadzili pewien kontratak. I tam się właśnie pojawił ten słynny filmik, który przetłumaczył World Translated, w którym tam 5 czy 6 chłopaków siedzących w okopie się żegna z życiem. Taki pożegnalny filmik puszczają, no bo są otoczeni ze wszystkich stron i oni byli wtedy pod Jechirowką, czyli to troszeczkę bardziej na południe od Pawliwki. No ale wszystko wskazuje na to, że po prostu kontratak ukraiński pozwolił im się wycofać, no i to nagranie trafiło do sieci. Ja bym jeszcze tutaj w międzyczasie, jak już przy okazji przy tym temacie jesteśmy, poruszył jedno z pytań, które zostało wcześniej tutaj zadane. Czy wojna na Ukrainie dotarła do takiego momentu, że Rosjanie nie będą w stanie zdobyć ani jednego większego miasta? To trzeba patrzeć na mapę, bym powiedział, żeby móc na to pytanie spróbować odpowiedzieć. I teraz dlaczego? Popatrzmy, jakie duże miasta znajdują się blisko obecnej linii frontu. Duże miasto to Mikołajów. Możemy się zgodzić? Możemy. Owszem. Czy jest w tej chwili szansa, żeby tutaj się Rosjanie przebili? Przy tym zaopatrzeniu, jakie mają, przy tych zniszczeniach w rejonie Kiseliwka, Czarnobajwka, nie ma takiej możliwości. Patrzymy dalej. Nikopol jest po drugiej stronie rozlewiska Dniepru, jest ostrzeliwany. Nic z tego. Zaporoże. Tutaj ta linia na froncie zaporowskim frontu od obydwu stron jest na tyle mocno zbudowana i umocniona. Też słabo to widzę. Cóż mamy potem? Kramatorsk i Słowiańsk? No, w taki cud nie wierzę po tym, jak są szachowani. Oczywiście jest ciężko, jest to trudna sytuacja i walki w rejonie Bachmutu, Soledaru, Torskiego, Siewierska, Torecka. To porównywalne jest do pierwszej wojny światowej, do walk pozycyjnych, tudzież do tego, co mogło być na linii Mazinota, ale nie wróżę tutaj Rosjanom takich szans, bo tu ilość zbudowanych na zapleczu kolejnych linii obrony przez Ukraińców jest co najmniej 2 do 3 i nie widzę takiej możliwości, żeby Rosjanie mogli się tutaj skutecznie przebić, a są tutaj co najmniej 2 dodatkowe brygady, które w chwili obecnej służą za odwody manewrowe i bardzo dobrze sobie radzą. Przypomnę, że niedawno był całkiem mocny kontratak na południe od Bachmutu i Ukraińcy sami wycofali się na miejsce, które były im zdecydowanie lepsze do obrony.
niż że zostali wyparci przez Rosję. Patrzmy dalej. Idąc na północ, duże miasto, które mogłoby w tym momencie w jakiś sposób połechtać Rosjan, to jest tylko i wyłącznie Kupiańsk, jeśli już, a potem to Charków. Od Charkowa się odbili od samego początku wojny i nie ma żadnego dużego miasta tutaj, które byliby w stanie siłami, jakie mają, uzyskać. Doszedłem do punktu, w którym pojawia się pytanie, a co jeśli przyślą dodatkowe siły? Więc teraz opieram się na danych rosyjskich. Rzekomo zmobilizowali 300 tysięcy ludzi. Rzekomo z tego 80 chyba 2 tysiące, czyli najgorszy chłam ludzki, żołnierze funkcji prostych, zostali puszczeni już na front i w wielu miejscach już byli spotykani, brani do niewoli i spowiadają się intensywnie z tego wszystkiego. Zostaje im ponad, rzekomo, ponad 200 tysięcy, które jeszcze są szkolone. No, użycie takiej masy, jak najbardziej na jakimś wąskim odcinku frontu, bardzo możliwe, że przyniosłoby odpowiednie dla Rosjan efekty. Gdzie i na jakim, to szczerze mówiąc, bardziej w tym momencie patrzyłbym na pozostały obszar granic, takich jak Sumy, co my tu dalej mamy, aż po Czernichów, ale przede wszystkim to Sumy są w tym momencie i Konotop takimi miejscami, gdzie mogliby szukać sukcesu, bo na tym odcinku aktywnego frontu nie mają w chwili obecnej takich możliwości. Rzucenie tam 100, nawet 200 tysięcy dodatkowych żołnierzy, którzy nie są zgrani w większych związkach taktycznych, nie są ostrzelani, nie zrobi nagle wielkiego wow w XXI wieku, bo wystarczy, że HIMARSy strzelające amunicją tą, która zastąpiła głowice kasetowe, ale która tam robi 300 tysięcy odłamków wolframowych, które rażą sprzęt ludzi i wszystko jak sieczkarnia. Użycie tego w kilku miejscach może wywołać taką panikę, że to wszystko rozpierzchłoby się mocno. Ponadto wszystkie możliwe rejony wyjściowe, gdzie byłyby zgrupowane związki taktyczne rosyjskie w gotowości do rozpoczęcia natarcia, do wyjścia do natarcia, będą obserwowane od dawna przez rozpoznanie obrazowe satelitarne, tudzież będą namierzane przez rozpoznanie radioelektroniczne sił NATO, które, no, wiemy o tym wszyscy, w trybie online przekazują te informacje do dowództwa ukraińskiego. W związku z tym nie widzę takiej możliwości, aby nawet przy zaangażowaniu tych sił zmobilizowanych na aktywnym odcinku frontu mogli Rosjanie zdobyć jakąś dużą, rzeczywiście duże miasto. Największa szansa jest tam, gdzie walki wygasły po wycofaniu się Rosjan po porażce pod Kijowem, ale cały ten kordon graniczny sił ukraińskich służy monitorowaniu tej sytuacji i cały czas też prowadzona jest rozbudowa inżynieryjna na najbardziej prawdopodobnych kierunkach, także nawet te lekkie formacje SOT oraz Gwardii Narodowej byłyby w stanie dosyć długo dawać odpór Rosjanom, czekając na przybycie dużych już w tej chwili odwodów ukraińskich, które są szacowane, ale nie tylko jeżeli chodzi o wojska zmechanizowane i pancerne, ale również chodzi tutaj o SOT oraz Gwardię Narodową, na ekwiwalent 20 brygad. To tyle. Chciałbym zapytać, czy Rosjanie są w stanie zrezygnować z jakiegoś odcinka i wysłać na jakiś odcinek, który większej siły i tam ewentualnie kontratakować, którego byliby znaczy, w stanie zrezygnować. Rosjanie poniżej Chersonia mają dwie armie ogólnowojskowe, z których jedna spokojnie mogłaby zostać przemieszczona różnymi sposobami, bardziej na wschód, tak aby ten balans sił się zmienił. I to, czy to by zaszkodziło tym siłom, które by zostały na tym froncie południowym rosyjskim? Uważam, że nie. Natomiast z jakichś powodów wciąż utrzymują te siły w tamtym rejonie i niech je tam trzymają. Cały czas się boją uderzenia od strony Zaporoża, więc cały czas te siły trzymają. Dodatkowo,
cały czas w rejonie Białgorodu są organizowane oraz odtwarzane różnego rodzaju poobijane pododdziały rosyjskie. Tam są też jakieś tam byle jakiego, ale jednak szkolenia, ośrodki, które to wszystko koordynują i robią. I bardziej uważam, że Rosjanie w tej chwili liczą na to, że dostarczą nowe, większe siły, aby na wybranym przez siebie odcinku frontu móc w większym stopniu szukać powodzenia, niż przesuwać pionki, które w tej chwili mają wzdłuż linii frontu. Po prostu jest to bardziej racjonalne. To pytanie, czy Rosjanie będą w stanie i nie na przykład nową ofensywę rozpocząć na wiosnę przyszłego roku, żeby właśnie wyszkolić nową armię, nowy sprzęt, doposażyć rosyjskie wojska i wtedy uderzyć? Jakie są na to szanse? Jeśli przyjąć, że musiałoby się to zacząć po okresie wiosennych deszczów, to mówimy o tym, że nie wcześniej niż w połowie kwietnia, czyli mamy tak naprawdę 6 miesięcy. W ciągu 6 miesięcy nawet na starym sprzęcie są w stanie go zdjąć z konserwacji, usprawnić, rzucić go w połowie tego okresu, powiedzmy, do jednostek, gdzie będzie wykorzystywany do szkolenia, zgrywania bojowego i tak dalej. I są w stanie w oparciu o zmobilizowane siły przystąpić do działań lub też w międzyczasie ściągnąć z dalekiego wschodu dalsze jednostki kontraktowe, a zmobilizowanych wysłać na daleki wschód. W związku z tym mieliby jakościowo lepszych żołnierzy i tymi siłami próbować jak najbardziej takiego działania na wiosnę. Ale ciągle w zawisie pozostaje rzucona niejednokrotnie kwestia przez Putina, że zima to będzie czas, kiedy Rosjanie będą nacierać i atakować. Więc może być jeszcze inaczej, to trzeba mocno brać pod uwagę, że jeżeli ziemia po co najmniej tygodniu lub dwóch tygodniach intensywnych mrozów zostanie na tyle skuta, że będzie bardziej podatna dla każdego sprzętu do poruszania się w trudnym terenie, gdzie dotychczas jest kanalizacja, w chwili obecnej przez deszcze, do dróg bitych oraz asfaltowych, tudzież do nasypów kolejowych jako komunikacja, otworzą się możliwości działań na szerokim polu, ale Ukraińcy intensywnie prowadzą wojnę minową, więc to wcale nie będzie dużo łatwiejsze, ani bardziej bezpieczne dla Rosjan. Ale stawiałbym na to, że Rosjanie szukają szansy w rzetelnej, siarczystej zimie. Dobrze. Więc nie tak długo bym czekał na ich miejscu. Dobrze, my tutaj dziękujemy za pytanie. Myślę, że jeżeli chodzi o front zaporoski, wszystko zostało mniej więcej powiedziane. Przejdźmy więc może do kolejnej części, czyli przechodząc dalej, można powiedzieć, że na wschód. Mamy już, można powiedzieć, doprawdy legendarny odcinek bachmucki, na którym się toczą walki praktycznie od czerwca, jeśli się nie mylę, cały czas, i to dosyć zaciekłe walki. No, nie bez powodu jest właśnie, jak było tutaj wcześniej mówione, nazywane to wręcz wojną pozycyjną. Wojną, w której nie ma, że tak powiem, zbyt dużych przełomów ani po jednej, ani po drugiej stronie. No jednak można zobaczyć, że Rosjanie się wykrwawiają na kierunku właśnie bachmuckim. Nawet miał tam miejsce te dwa tygodnie temu nie jakieś ogromne, ale mniejsze kontruderzenie ukraińskie. Więc jest to na pewno sytuacja ciężka dla Rosjan, ponieważ no, ilość ludzi, która już tam poległa, jest ogromna. No a jak się ten front dalej będzie, że tak powiem, toczył? Mogę zadać takie pytanie. Sawa, może teraz ty zacznij. Aktualnie myślę, że nie będzie się toczył. Tak naprawdę Ukraińcy, tutaj wrzuciłem w materiały te screeny, tak naprawdę Ukraińcy, no dla Ukraińców Bachmut jest troszeczkę takim drugo, jeśli nie trzeciorzędnym kierunkiem. Wiem, jak to brzmi troszeczkę, no bo tracą tam dużo ludzi, ale tracą tam po prostu z własnego zawzięcia, że nie chcą już oddawać Rosjanom terenu,
Dwa, że to jest też kwestia PR-owa, polityczna. No, do tej pory tak się trzymali, do tej pory zaczęli odbijać teren, więc nie chcą ich tracić. Tak naprawdę jakby Ukraińcy stracili Bachmut, nic by to się nie zmieniło na tym odcinku, ponieważ no, są tam kolejne, jakby patrząc na rzeźby terenowe, tam są kolejne kotliny i kolejne, tak naprawdę kolejna linia obrony jeszcze przed samym jakby Słowiańskiem i Kramatorskiem, tam przynajmniej jest jeszcze jedna linia obrony. Ale dlaczego jakby Ukraińcy ściągnęli, bo oni wzmocnili swoje zgrupowanie tam o elementy, tylko nie mylić z całością dwóch brygad i tak naprawdę no kontratakowali, skupiając się tak naprawdę na trzech punktach, czyli na wzgórzach pod Weselą Doliną, bo to jest obszar górujący w tamtym rejonie, no i tak naprawdę na opanowaniu tych dwóch dróg przyfrontowych, czyli te tam 13.02, czyli Bachmut Berestowe, no i fragment tej drogi Bachmut Odradiwka, która później idzie na Chorliwkę, Gorłówkę, czyli te 0513. To tak naprawdę no to jest, wydaje mi się, działanie ukraińskie, żeby uchwycić te drogi przed zimą, żeby mieć przyfrontowe drogi komunikacji, szlaki komunikacji. Umówmy się, no trzeba pamiętać, że to nie jest też tak, jak niektórzy myślą, że linia frontu to jest okop i za 20-50 metrów po drugiej stronie jest drugi okop. Nie, no ta linia to jest od 2 do 5 kilometrów przeważnie. Taki pas ziemi. Zasięg ognia podstawowych środków ogniowych na szczeblu kompanii, batalionu sięga do 2000 metrów na spokojnie, w zależności od tego, na jakim są sprzęcie. W związku z tym te odległości między okopami dlatego są większe niż to było wcześniej kiedyś. No, poza tym jeszcze wchodzą do tego czołgi, pojazdy opancerzone, IFV, APC i tak dalej, no nie? Które też wspierają ogniem swoje jednostki, więc uchwycenie tych dróg, tak jak pokazało na przykład jeszcze w lecie, pokazała, bo to była dokładnie ta sama droga, Bachmut Berestowe, Biłochorliwka, bo to szło do Lisiczańska, czyli ta droga 13.02, po przełamaniu pod Popasną Ukraińcy bronili jej jak tylko mogli. Tam w niektórych miejscach no, były zdjęcia przypominające tą słynną autostradę śmierci w Iraku, znaczy w Kuwejcie, ale ją bronili. I to jest tak naprawdę, no bo umówmy się, no przed zimą wystarczy właśnie taki pas ziemi niczyjej, żeby wysłać MRAP-a, czy wysłać BWP-a, którym można ewakuować rannego, czy podrzucić zaopatrzenie i nie jadąc, czy przedzierając się przez Morze Błota. Więc wydaje mi się, że to był główny cel tej ograniczonej kontrofensywy ukraińskiej, ponieważ no nie jest to ich główny kierunek, a chodziło o to, żeby polepszyć sytuację logistyczną swoich wojsk przed zimą. Tak w skrócie. Tylko i wyłącznie poprawiali przebieg tego, co jest im potrzebne. Mają dobry teren do obrony w rejonie Bachmutu. Zdecydowanie. Więc są, że tak powiem, w lepszej pozycji niż Rosjanie w tej sytuacji, których to Rosjan dowództwo ściga o sukcesy. Nawet bym tak dodał, reklamując, że o odcinku bachmuckim także możecie się dowiedzieć z odcinka podzielonego na dwie części z Mateuszem Lechowskim. Macie tutaj, jeżeli oglądacie to na YouTube, będziecie mieli tutaj odnośnik. Natomiast czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie frontu bachmuckiego? Może ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia? O, mamy. Ale tak już naprawdę jedno pytanie, bo trochę musimy przechodzić. Ja chciałem zapytać, czy możemy już tak uznać, że Bachmut stał się tak naprawdę twierdzą ukraińską nie do zdobycia dla Rosjan. Nie ma twierdzy
serc nie do zdobycia, natomiast jest na pewno bardzo ważnym, tak zwanym punktem ryglowym obrony ukraińskiej, bardzo dobrze rozbudowanym inżynieryjnie i przygotowanym również do obrony okrężnej, z tego co mi wiadomo. Więc tak, jest to twierdza na froncie, wokół której Ukraińcy są w stanie organizować inne działania manewrowe, co właśnie ostatnio widzieliśmy, jak były te kontrataki na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, gdzie poprawiali przebieg swojego frontu, niwelując w ciągu jednej doby sukcesy terytorialne rosyjskie ostatnich 2 miesięcy. Dobrze. To tyle, dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Tym samym myślę, że możemy przechodzić do, można powiedzieć, że osobiście bym powiedział, że najciekawszego odcinka frontu, czyli można powiedzieć swatowe, czy tam odcinka słobożańskiego. Mamy tutaj oczywiście odcinek tuż od Kreminnej aż po samą granicę z Rosją. No i tutaj możemy się rozdrobnić praktycznie na 2 główne, można powiedzieć, ośrodki najważniejsze na tym odcinku, czyli przede wszystkim Kreminna tutaj na południu, tuż można powiedzieć przy Sywierodoniecku, która jest no wręcz śmiertelnie istotną miejscowością, jeżeli mówimy o tym odcinku frontu, a także Swatowe, które jest położone bardziej na północy, które jest także ważnym ośrodkiem logistycznym, można powiedzieć, na tym terenie dla Rosjan. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z ofensywą ukraińską. W ostatnich dniach mieliśmy nawet do czynienia z rosyjskimi kontrofensywami, później z ukraińskimi kontrofensywami. Tam są dosyć ciężkie walki. No tutaj może z kolei kapitan Lisowski się wypowie, cóż tam tak właściwie się dzieje. Cóż, najważniejszą arterią jest ta droga P66, trzymajmy się tej nazwy, która biegnie od północy z rejonu, od granicy de facto, od Dworicznej dalej granica rosyjska, przez Kysliwkę, Swatowe, Żytliwkę, Kreminną do Siewierodoniecka. Ta droga służyła do komunikacji i zaopatrzenia. Od momentu, gdy w Kreminniwce została i w Kysliwce skutecznie przekroczona ta droga, na odcinku tym najbardziej na północ wysuniętym frontu, poniżej Dworicznej, przestała ona być wykorzystywana w szerokim zakresie przez Rosję. Ale ta droga, ze względu na ukształtowanie terenu, stanowi istotną granicę, przed którą Rosjanie chcą za wszelką cenę zatrzymać siły ukraińskie nacierające cały czas, wywierające presję na siły rosyjskie. I Swatowe jest tym punktem, dookoła którego zbiegają się wysiłki ofensywne armii ukraińskiej, ale w tej chwili tak naprawdę te wzgórza na zachód od Swatowego są już w coraz większym stopniu kontrolowane przez siły ukraińskie i skrzyżowania tamtejszych dróg z tą właśnie wspomnianą P66 oraz przede wszystkim skrzyżowanie z P07, która biegnie dalej na wschód przez Swatowe, jest pod co najmniej kontrolą ogniową Ukraińców. I wygląda to bardziej na to, że Ukraińcy chcą oskrzydlić z dwóch stron Swatowe, aby wyjść na linię, na rubież tej rzeki Krasnej, która tamtędy przez Swatowe przepływa w układzie północ-południe. Ale tu Rosjanie rzucili dużo dodatkowych sił, również tych świeżo zmobilizowanych, które no, na ile jest to możliwe, stawiają opór, a lepsze jednostki właśnie z rejonu na północ od Kreminnej i Żytliwki próbowały w ostatnim czasie kontratakować na odcinku jak gdyby dla nich południowym, ale również były próby dotarcia do rzeki Żerebec przepływającej przez Kupiańsk, tak, powyżej tego, aby odrzucić w całości siły rosyjskie na tym odcinku pomiędzy Senkowem a Swatowem, ale przy początkowych sukcesach rosyjskich ostatecznie Ukraińcy wyhamowali impet tego natarcia, odrzucili i spokojnie odzyskali cały teren. Można powiedzieć, cały ten odcinek od Dworicznej, potem na zachód od Swatowego, aż po Żytliwkę Kreminną,
jak siły ukraińskie zadziałały trochę na zasadzie jak gąbka. Przez chwilę przyjęli i wpuścili w swoją strukturę ofensywne jednostki rosyjskie, które jednak bardzo szybko wraz z, jak to jest z gąbką, gąbka zwiększa się jej opór wraz z tym, jak się wchodzi, naciska w danym miejscu, i te jednostki rosyjskie doszły do punktu, w którym były już z dwóch, trzech stron ostrzeliwane przez siły ukraińskie, w związku z czym nie utrzymały pola, jak to się mówi po staremu, i pod naporem kontrataków ukraińskich oddały całe zdobyte pole i doszło praktycznie do odtworzenia przebiegu tej linii frontu sprzed kilku dni. Straty rosyjskie spore, straty ukraińskie no również nie małe, ale zdecydowanie brakuje tam w tej chwili jednostek, o których wiedzieliśmy przedtem, że były. Nie wiemy, gdzie zostały one wycofane i uważam, że dalej będzie metodycznie wykonywane natarcie na tym kierunku ogólnie rzecz biorąc swatowym i w kierunku granicy tam od Dworicznej na północ, aby zająć całą rubież rzeki Krasnej, gdzie przypominam, że brzeg ten wschodni, przepraszam, zachodni, góruje nad brzegiem wschodnim i zapewni to zdolność wglądu i oddziaływania ogniem na dużą głębokość w ugrupowanie rosyjskie, które gdyby zostało w tym momencie odrzucone na wschód od rzeki Krasnej, musiałoby trzymać się nie bardzo blisko tej rzeki, tylko cofnąć się ładnych parę kilometrów do rubieży, która byłaby dla nich bardziej dogodna do obrony, czyli gdzieś bliżej Korzowego lub Mistków i Nowego Astrachania, aby nadal bronić na co najmniej jednej lub dwóch liniach, pasach przesłaniania ewentualnego podejścia pod Starobielsk. Ale uważam, że na tą chwilę do czasu, kiedy ta pogoda jest taka, jaka jest, Ukraińcy byliby szaleni, gdyby chcieli szukać takiego potężnego włamania, aby wbić się na tą drogę Swatowo-Starobielsk i nacierać na tym kierunku. Warunki są pogodowe zbyt niesprzyjające i mogłoby się to skończyć spektakularną porażką sił ukraińskich, dlatego uważam, że raczej będą stawiali na metodyczność i niszczenie jak największej liczby sprzętu oraz siły żywej rosyjskiego przeciwnika na tym odcinku frontu, ale po to, by dojść do rubieży rzeki Krasnej i na niej zająć dobre podstawy wyjściowe do kolejnego etapu natarcia, który raczej dopiero przy konkretnej zimie lub nawet wiosną byłby dla nich bardziej racjonalny. A też przypomnę ważną rzecz. Od północy, zajmując rubież granicy przedwojennej z Rosją, oznacza to, że na takim odcinku muszą pozostawić całkiem spore siły osłonowe, zazwyczaj sił lekkich, co od razu zmniejszy ich zdolności, jakby to powiedzieć, używania tych jednostek na froncie właściwym, który będzie w układzie północ-południe. I to też nie jest do końca pożądane zjawisko przez Ukraińców. I powiedziałbym, że to zniknięcie niektórych ofensywnych brygad wojsk operacyjnych z tego kierunku powoduje, że nie są też ani aż tak skorzy Ukraińcy do tego natarcia w kierunku granicy, bo to na stałe zwiąże im zbyt wiele sił, które będą musiały tam od razu budować linię obrony na wypadek przyszłego kontruderzenia rosyjskiego z północy, z terytorium rosyjskiego. To tyle. Dobrze, pałeczkę przekazuję do Sawy. Ja troszeczkę tutaj mam odrobinkę inne teorie, bo skupiłem się bardziej na mapach jakby terenowych i topograficznych. I ja bym tak podzielił cały odcinek Słobożański na powiedzmy takie trzy części, czyli tą część północną, o której Maciek mówił. Nie sądzę, aby tam aktualnie szło główna uwaga Ukraińców, bo po pierwsze, tak jak Maciek już wspomniał,
no, trzeba by było zostawić jednostki regulujące później na granicę, która wybudują umocnienia. Poza tym tam też trzeba zwrócić uwagę na to, że tam jest bardzo, ale to bardzo uboga sieć dróg. Tutaj na materiałach wrzuciłem zdjęć, to jest zdjęć na przykład ostatnie. Tam Łymań, Druhy i tak dalej. No tak naprawdę poza Krakowem tam nie ma drogi. I to są tereny bagniste, to są tereny zalesione. Tak naprawdę no nie ma sensu w tym momencie tam tracić ani czasu, ani ludzi, żeby to mozolnie odbijać. Coś teraz tak przechodząc jeszcze z tego odcinka na tą Niżną Duwankę, też się pojawiły pewne doniesienia, że ona zostanie odskrzyżona od północy. Nie wydaje mi się to, ponieważ Ukraińcy by musieli od Zakola, od Kysliwki powiedzmy, czy Petropawliwki, mieliby, no liczmy tą Kysliwkę. Tam tak naprawdę, żeby się obejść tą Niżną Duwankę, trzeba by było tak naprawdę przejść dwie linie wzgórz, tylko jedno, plus jeszcze ciek wodny, tam są różne rozlewiska tej rzeczki Zierebec, czy jak ona się tam nazywa, przepraszam. Tak, chyba tak. Ja szczerze mówiąc, mi się zawsze mylą, bo to te Oskil, Zierebec, tam jest parę różnych odpływów tej rzeczki tak naprawdę. Sorry, nie jestem geografem. I tam jeszcze na tą Niżną Duwankę tak naprawdę jest dostępna jedna, jedyna droga, która jest wąskim gardłem, idąca w takiej malutkiej przecince dolince, także no Ukraińcy by się, no oni potrafią wykonywać zaskakujące ataki, co już nam pokazywali, myślą nie szablonowo, no ale wydaje mi się, że to by było samobójstwo po prostu i uwiązanie się z wielkimi stratami. Sam odcinek jakby centralny, czyli właśnie w okolicach Swatowych, tam pozwoliłem sobie w materiałach wrzucić takie dwa zdjęcia poglądowe mapy topograficznej. Wydaje mi się osobiście, że to jest podobnie jak nad Bachmutem, jest staranie się zabezpieczenia części tej drogi P66 jako swojej po prostu drogi przyfrontowej. A walka w samym środkowym odcinku, czyli przy Swatowym, chodzi o zajęcie górujących nad okolicą wzgórz, które pozwolą po prostu mieć idealny wgląd w linie rosyjskie, które Rosjanie tak naprawdę budują już na tej linii wzgórz od okalających Swatowej ogólnie wzdłuż tej drogi. No nie budują od tak naprawdę no od paru dni odkąd padło Izium. Dlatego tak ten Łymań był ryglowany, żeby dać czas na zbudowanie tej linii obrony. Ale no, sama... I poświęcali jednostki w pasie przesłaniania w działaniach opóźniających też. Tak, bo to jakby linią, wysuniętą linią obrony była rzeka Zierebiec. A główną linią obrony była właśnie budowana na szczycie pasma wzgórz pod Swatowym. Ale trzeba tutaj zauważyć jedną rzecz, że sama droga P66 nie jest krytyczna, ponieważ ona ma swój odpowiednik po drugiej stronie wzgórz. Dokładnie równoległa droga idąca od Swatowego przez Miłowatkę, Nowomylskie, aż do Krasnodara. Tak, ale o kompletnie innych parametrach jest ta droga i nośność jej jest inna. Oczywiście. W odcinku ona odchodzi kompletnie w kierunku wschód-zachód, a nie kontynuuje swojego biegu o jakiejś znośnej nośności, że tak powiem, w kierunku na Rubin. No na pewno tam nawet dwie ciężarówki będą miały problem się minąć po prostu na tej drodze, ale jednak no jest ona ja takim last resortem, taką ostatnią szansą dla Rosjan na dostarczanie zaopatrzenia na Rubiżne i Sewierodoniec, więc wydaje mi się, że Ukraińcy będą się właśnie skupiać
głównie w miejscu połączenia, w takim trójkącie właśnie czerwono-popiwka, krasnoliczne, Ploszczanka. To jest ten trójkąt miejscowości, które wydaje mi się, na którym będzie największe jakby natężenie działań sił ukraińskich. Oczywiście Ukraińcy będą cisnąć na całej linii frontu, licząc na jakieś miejsce przełamania, bo teraz jakby Ukraińcy... No ale tak, właśnie tutaj na tym Żerebcu, ta Makiwka i Nowodworiczne, na tym odcinku skupiły się wszystkie kontrataki rosyjskie, ale na linii tej rzeki Ukraińcy je zatrzymali i odrzucili. Mhm. Także z powrotem Płoszczanka jest tak naprawdę linią, przez Płoszczankę przebiega linia obecnie styczności wojsk raczej. Tak, tak, tak. Płoszczanka. Właśnie tam jakby Rosjanie ostatnie dwa dni temu kontratakowali. I tak mi się wydaje, że tam właśnie będzie ten trójkąt, to będzie główne skupienie Ukraińców, ponieważ tam się łączą te dwie dróżki. P-66, która jest o wiele wiadomo... No ale też istnieje, jak zobaczysz, Krasnoryczeńskie. Widzisz to Krasnoryczeńskie i poniżej jest Golikowe. Pomiędzy tymi dwiema miejscowościami jest teren, który dla sił lekkich, gdyby je tamtędy wpuścić, to jest taka Niecka, którą można się przebijać na wschód. I gdyby ciężkie wojska uzyskały tutaj odpowiednie powodzenie, skupiając się na istniejących drogach, a siły lekkie lub SOW przenikną przez ten odcinek, o którym mówię, Krasnoryczeńskie, Golikowe, mogłoby się okazać, że siły ukraińskie lekkie wyszłyby na zaplecze walczących wojsk rosyjskich, no i mogłyby tutaj spowodować duże, spore zamieszanie w tym rejonie, co byłoby ze wszechmiar pożyteczne dla sił ukraińskich nacierających na północ i południe od tego odcinka. Dokładnie, ponieważ Ukraińcy, jak sam też to zwróciłeś na to uwagę, raczej unikają walk w miastach, czyli dom o dom, więc nie sądzę, żeby Ukraińcy atakowali frontalnie na Kreminną. Nie sądzę, żeby atakowali frontowo pod górę na umocnione pozycje rosyjskie na szczytach wzgórz wokół Swatowego właśnie. To jest to miejsce, ten trójkąt, gdzie jest wypłaszczenie pasma wzgórz, gdzie są lasy, gdzie można buszować, Brzytliwka, Czernopopiwka, gdzie można wrzucić też jednostki ciężkie przez tą dróżkę. To mi się wydaje, że to jest właśnie ten punkt, na którym będzie największa ciężar ukraińskich działań będzie skupiony. Oczywiście, tak jak mówiłem, Ukraińcy są teraz w tej sytuacji, w jakiej Rosjanie byli przed przełamaniem Popasnej. Muszą atakować i cisnąć na całej długości frontu, licząc na jakieś przełamanie. I tam, gdzie zostanie zrobione przełamanie, wleją się rezerwy. Ale najbardziej jakby topograficznie idealnym miejscem na przełamanie to jest właśnie ten trójkąt tych miejscowości, bo mamy drogi, mamy wypłaszczenie terenu, mamy gdzie się wlać i mamy gdzie buszować, bo później są te mniejsze dróżki, to są dokładnie to samo, co się stało za Balaklią, buszowanie w tych małych miejscowościach przez SOW, wystawianie flag, Rosjanie zupełnie zdezorganizowani, nie wiedzą, gdzie są siły główne i tak dalej, i tak dalej. No i później rajd na Starobielsk, ale no inaczej, no wydawało mi się, że uda się to uchwycić przed zimą, ale no Rosjanie też dobrze wiedzą, że to jest punkt kluczowy dla nich. I wlali tam tysiące świeżego wojska. Dokładnie, plus jeszcze to część tych wojsk, które wycofali przez Białogorod. Tak. Obwód białogorodzki. Także to w sumie to tyle z mojej strony, więc zobaczymy, czy są jeszcze jakieś pytania. Tak, właśnie. Czy mamy jakieś pytania odnośnie jeszcze właśnie frontu podswatowe? Ja bym może tak ze swojej, można powiedzieć, inicjatywy dodał, że no
zauważyłbym, że Ukraińcy strasznie naciskają na to, żeby przed zimą jednak zrobić gdzieś to przełamanie, żeby jednak zająć tą linię wzgórz, żeby mieć na przykład później na zimę dobre pole do ataku, na przykład nie tylko na już samo centralne Swatowe, które już praktycznie jest miastem frontowym, ale także na Starobiezg, które no mimo wszystko właśnie przez topografię jest o wiele bliższe niż Sewierodonieck, które także jest olbrzymim hubem logistycznym i dosyć ważnym miejscem na mapie tej wojny. Tak. Wydaje mi się, że Ukraińcy mają taki plan minimum, to przecięcie przed zimą, przecięcie dróg logistycznych do Rubiżnego i Sewierodoniecka, bo to wydłuży linię, bo trzeba będzie przez Starobiec trzeba będzie dowodzić tam zaopatrzenie, więc to wydłuży logistykę rosyjską. To jest plan minimum. Plan maksimum, zdobyć Swatowe i zabezpieczyć linię wzgórz. To w takich sytuacjach wydaje mi się, tam ukraiński sztab ma 3-4, a może nawet więcej scenariuszy. Ale taki mi się wydaje, że to jest plan minimum, jest przecięcie linii, a plan maksimum to jest zdobycie wzgórz. Ja bym się z tym zgodził, więc... Też mam podobną tego wizję. Zanim przejdziemy jeszcze do podsumowania naszego tutaj ogólnego, mam jeszcze tutaj parę takich, można powiedzieć, ogólnych pytań odnośnie wojny. Jedno z takich, można powiedzieć, ciekawszych pytań jest odnośnie sprzętu natowskiego przesyłanego do Ukrainy. Jaki natowski system byłby obecnie największym game changerem na polu bitwy? Jakiś nowy. Szczerze mówiąc, to coś klasy Patriota. Z jednej strony jako defensywna rzecz, czyli szeroka, na dużych odległościach, wysokiej warstwy obrona przeciwlotnicza, a w sensie ofensywnym to tylko jedno, amunicja rakietowa do HIMARS-ów, która pozwoli strzelać na odległości znacznie większe, aby sięgnąć całego zaplecza rosyjskiego, logistycznego na odległościach 100 plus kilometrów od linii frontu. ATCMS, tak, dokładnie. To by był największy teraz chyba według mnie game changer. Ale mówię, to ofensywny, a defensywny to opelotka odpowiednia. Tak. Zdecydowanie. Tak, i teraz może drugie pytanie. Nie wiem, czy tak bezpośrednio do ciebie, Maćku, czy też ogólnie, ale chyba zadam to pytanie ogólnie. Czyli która z ogólnie bitew, które do tej pory miały miejsce na Ukrainie, będzie tak najbardziej zapamiętania do podręczników wojskowych i ogólnie? Jaka z tych bitew, można powiedzieć, była nawet nie tyle najciekawsza, co zostanie najbardziej właśnie zapamiętana? Trzeba to na kilka... jakby to powiedzieć, w zależności od charakteru podzieliłbym to następująco. Pierwsze, obrona Czernichowa jako przykład bardzo dobrze organizowanej takiej obrony, która miała w sobie wszystkie elementy. Od obrony uporczywej w okrążeniu po aktywną obronę z wykorzystaniem mniejszych i większych pododdziałów, które wychodziły na przedpole, czy jak to się mówi, wykonywały wycieczki z twierdzy i paraliżowały działania obchodzących sił rosyjskich. To jest raz. Dwa. Obrona Charkowa też ma bardzo dużo, bardzo ciekawych elementów i ostatecznie nie dopuszczono do tego, żeby zajęto to najbardziej przed wojną, jak się uznawało, prorosyjskie miasto na terenie Ukrainy. Trzy. Permanentna obrona Mariupola, łącznie z tym, że jako potem miasto w pełni okrążone i to obrona, jakby to powiedzieć, no na pograniczu samobójstwa, ale jednak ta bitwa i nie wiem dokładnie, czy w tym momencie podam właściwą nazwę tego wszystkiego, ale teraz przejdźmy wyobraźni pod Kijów. I przypomnę, że kiedy szło to uderzenie na zachód od Dniepru i Prypeci z Białorusi, podeszli pod Iwankow i Borodziankę. To tu to
kontruderzenie ukraińskie z rejonu Malin, Kuchary na Iwanków oraz symetryczne od Dymeru w kierunku też na, czy to w zależności Borodziankę, czy Iwanków, w zależności w którym etapie, to bardzo szybkie podciągnięcie rezerw w postaci wojsk panterno-zmechanizowanych i uderzenie na ten klin okrążający, zmierzający do Kijowa rosyjski, to jest również, i to w wymiarze manewrowym bardziej, albo raczej najbardziej w wymiarze manewrowym, ciekawa bitwa tego pierwszego etapu tej wojny. A na koniec to, co mieliśmy teraz, czyli Bałaklija i brawurowe wykonanie tego kontruderzenia z rejonu Bałaklii, które poskutkowało odzyskaniem takiego dużego areału terenu i zdecydowanym poprawieniem przebiegu linii frontu na korzyść Ukraińców, którzy w chwili obecnej przeszli tę rzekę Oskił, rzekę Żerebec i doszli częścią prawie że do rzeki Krasnej. Więc tutaj jest druga bitwa Manny, swoją zdolność do szybkiego działania i nowatorstwo w postaci przełamujące uderzenie sił wojsk pancerno-zmechanizowanych i na odcinku, który zidentyfikowano jako najbardziej poddający się, gdzie Rosjanie najbardziej podali tyłów i uciekali wręcz, wpuszczenie jako szybkie jednostki właśnie SOF-u oraz lekkiej piechoty na lekkich pojazdach, które przeniknęły na zaplecze i trwale dezorganizowały rosyjską obronę, dając czas głównym siłom ukraińskim na sukcesywne podciąganie zaopatrzenia i, że tak powiem, zorganizowane przesuwanie frontu bardziej na wschód. To tyle. Dobrze, w takim razie może tutaj po kolei słowa podsumowania z tym, jaki będzie prawdopodobnie przyszły przebieg, taki najbliższy, można powiedzieć, to co się będzie działo na froncie, oraz jakie są perspektywy aktualne na zakończenie konfliktu, w jaki sposób się będzie to mniej więcej toczyć i ogólne podsumowanie. Zacznij może ty, Sawo, teraz. Jakby to powiedzieć, no jak na początku czas miał działać na korzyść Rosjan, teraz mi się wydaje, że będzie działał coraz gorzej dla nich. Tu trzeba rozpatrzyć to na dwie części. No, Rosjanie liczą na, dzięki mobilizacji widać, że postawili na eskalację konfliktu i jego przewlekłość. Także już nikt raczej nie sądzi, że ten konflikt się skończy szybko. Trzeba na to popatrzeć właśnie z punktu gospodarki. Ukraińska gospodarka tak naprawdę no troszeczkę leży i kwiczy, bo ostatnio uchwalony budżet na przyszły rok zakłada 46% budżetu, że będzie z datków wsparcia finansowego, czy to Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych ogólnie, żeby się spiął. Rosjanie w przyszłym roku bardzo mocno odczują coraz bardziej sankcje plus wydatki, bo teraz widzicie to, co się stało na przykład z tymi buntami w niektórych ośrodkach mobilków, no bo przecież Putin obiecał po 300 tysięcy rubli na tego. Teraz się pokazuje, że Rosjanie teraz, no w sumie Putin obiecał, ale jednak to nie będzie z budżetu państwa płacone, tylko z budżetów regionalnych. A budżety regionalne, obwodowe już są wykończone. Także to jakby zaczyna mi skłaniać mnie do tego, że powoli Rosjanie, to Rosjanie zagrali wabank na eskalację, żeby liczyć na złamanie się jedności Zachodu, liczyć na ciężką zimę i tak dalej, ale w dłuższej perspektywie czasu czas będzie działał na niekorzyść Rosjan. Co do frontu militarnego, w Chersonie dalej będzie trwało wyciskanie cytryny. Wyciskanie cytryny, codzienne ciśnięcie, ale nie sądzę, żeby Ukraińcy zmasowanie tam atakowali. Część jednostek już została przeniesionych,
tak jak już wspominał kapitan Lisowski, także tam będzie całe wyciskanie cytryny i wiązanie na Zaporożu głównych sił, liniowych sił rosyjskich. Wszyscy czekają na atak, który będzie miał na celu przecięcie tego korytarza lądowego. Nie widzę go wcześniej niż w zimie, gdy mróz zetnie Czarnoziem. Nie widzę go wcześniej, chociaż nie sądzę, żeby on wtedy nastąpił, bo żeby on tam nastąpił, Ukraińcy nie zdecydują się, moim skromnym zdaniem, na ofensywę w jednym miejscu. Jeśli Ukraińcy chcieli zaatakować na przecięcie korytarza lądowego, będzie się to musiało odbyć symultanicznie z dwoma, trzema ofensywami. Czyli dopóki ruszy, podejrzewam, ofensywa na Ługańszczyźnie, to wtedy można i jakieś walki w Donbasie, wtedy można się spodziewać, myślę, ruszenia gdzieś przy Zaporożu, czyli zmuszenie Rosjan na przerzucenie rezerw, nie skupianie ich w jednym miejscu i tak dalej. Także jesień już nadeszła, więc to wszystko, co się dzieje teraz, wydaje mi się, że to jest po prostu walka o logistykę przed zimą. O zabezpieczenie sobie lepszych dróg, lepszej troszeczkę komunikacji przyfrontowej przed Morzem Błota. No może poza tym atakiem rosyjskim, desperackim wręcz na Wuchleda. Poza tym myślę, że no w czasie jesiennych deszczy no to czeka nas, powiedzmy, stagnacja taka, jak powiedzmy była w maju czy w czerwcu. A w zimie jak mrozy zetną, wtedy zobaczymy. Bo wtedy Ukraińcy zaczną znowu cisnąć, bo oni będą o wiele lepiej przygotowani na zimę niż niektóre rosyjskie jednostki. Tak w skrócie mi się wydaje. Znaczy, jeśli chodzi o zaopatrzenie typu odzież ciepła zimowa, to postawiam na Ukraińców bardziej niż na Rosjan i na dostosowanie się ich do warunków. Jeśli chodzi o zaopatrzenie jako takie, przede wszystkim zaopatrzenie bojowe, środki bojowe, to obydwie strony będą intensywnie działać i ściągać. I tu będzie to, o czym Jacek Bartosiak mówi, że wojna to nie są parametry. No i tu niestety są to parametry, bo jeżeli można strzelać z większej odległości bezpieczniej, głębiej i bardziej celnie niż przeciwnik, to ma to znaczenie i on tego jak na razie centralnie nie potrafi zaakceptować, bo wola to jest jedno, a zdolność to jest drugie. Kiedy wola i zdolność idą ze sobą w parze, jest bardzo dobrze, to jest najlepiej, jest wzorcowo, ale nie zawsze tak jest i nawet jakby to powiedzieć, takie wyspowe modernizowanie artylerii ukraińskiej, że pojawia się na jakimś odcinku dywizjon 155, które są w stanie z przewagą dystansu i celności niszczyć, atakować zaplecze rosyjskie, w tym również atakować artylerię rosyjską, to oni to robią i uzyskują na tym polu sporą przewagę. I ten okres takiej stagnacji na froncie to będzie przede wszystkim okres walki artylerii. I uważam, że owszem, jest pewna stara maksyma, której uczył mnie jeszcze wtedy porucznik Dariusz Kozerawski, obecnie pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, przez ponad 2 lata pełniący obowiązki komendanta Akademii Broni Narodowej, obecnie wykładowca chociażby UJ-u. Wojny wygrywają ostatecznie ci, którzy są bardziej dzicy. To trzeba powiedzieć, że obydwie strony potrafią być dzikie i knurzyć, brzydko mówiąc, w warunkach polowych i jedni i drudzy, ale w tym wszystkim wyższa kultura tego wszystkiego i motywacja jest po stronie ukraińskiej i to daje im w połączeniu z tymi nowinkami, jak dla nich, zachodniego sprzętu przewagę względem masy sprzętowej i ludzkiej oraz dzikości tej rosyjskiej. Tak bym to powiedział. Zgadzam się z tym, że wobec tych warunków pogodowych, jakie mamy, przede wszystkim Ukraińcy walczą o polepszenie położenia dla potrzeb własnej logistyki i utrudnienia logistyki rosyjskiej. Co będzie właśnie widać tam na północ od Kreminnej, ze względu na ukształtowanie terenu, a na pozostałych odcinkach jest jeszcze jedna rzecz.
Pamiętajcie, że tam, gdzie Rosjanie permanentnie atakują, czyli mówimy o odcinku Soledar, Bachmut, tym podobne, oznacza to, że mają zdecydowanie słabsze linie obronne, bo zdecydowanie wolą cały czas atakować. Ich podstawy wyjściowe są jakieś tam przygotowane, ale ich linia umocnień jest zdecydowanie słabsza niż Ukraińców, którzy przede wszystkim na obronę tam stawiają. Wobec czego zaryzykuję tezę. Gwałtowny, niespodziewany szturm na odcinku pomiędzy Siewierskiem a Donieckiem może przynieść w sprzyjających warunkach klimatycznych spektakularne włamanie w ugrupowanie rosyjskie, bo nie mają oni tutaj rozbudowanych linii obronnych, a odpowiednie porażenie na przestrzeni linia styczności wojsk plus 30 powiedzmy kilometrów wszystkiego, co jest na tym zapleczu, może na tyle sparaliżować te jednostki znajdujące się powiedzmy w odwodzie albo w drugim rzucie przygotowane do natarcia, że odpowiednio mocne uderzenie wojsk pancernych i zmechanizowanych w tym rejonie może przynieść pożądany dla Ukraińców skutek, pod warunkiem, że pogoda na to pozwoli. I to by było tyle. Ja bym tak jeszcze dodał jedną małą anegdotkę odnośnie tego, że to nie parametry wygrywają wojnę. Przekonała się o tym francuska armia w 1914 roku, która bazowała głównie na tym, żeby mieć jak największe morale, podczas gdy wielki plan ofensywy na Niemcy w ogóle się nie powiódł i było wielkie zdziwienie. Później oczywiście przyszła wielka reforma francuskiej armii, no ale ile osób zginęło, to już niestety zostało trochę zapomniane. W takim razie... Wojska pancerne francuskie były o wiele większe niż niemieckie. W momencie wybuchu II wojny światowej wojska pancerne Republiki Francuskiej, ilość czołgów była większa. Niejednokrotnie czołgi francuskie w teorii były lepsze, jeżeli chodzi o opancerzenie. Natomiast po pierwsze organizacja wojsk pancernych była do bani. Po drugie, taktyka użycia była do bani. Po trzecie, czołgi powodowały, że zamknięty pod pancerzem dowódca, który jednocześnie był celowniczym działa i ładowniczym tegoż działa, był tak ograniczony, ta załoga i świadomość sytuacyjna, że po prostu manewrem najprostszym byli oni niszczeni przez wojska Guderiana, gdzie załoga w wieży była dwu- lub trzyosobowa, co pozwalało na taki podział zadań w wieży, aby był kompromis pomiędzy świadomością sytuacyjną dowódcy siedzącego, wychylonego z włazu i patrzącego przez lornetkę, co się dzieje, a działaniami celowniczego i ładowniczego, i to dawało przewagę. Ostatecznym wymiarem tej sytuacji było to, że kiedy Rosjanie pchali już nieprzebyte dla Niemców zagony T-34 w drugiej fazie wojny po napaści na Związek Radziecki, pchali je do walki, to żeby zbilansować tą przewagę ilościową rosyjską, zaczęli stosować czołgi dowodzenia Niemcy, czyli poprzez właściwą komunikację nadrabiali, i to z powodzeniem przez długi czas, przewagę ilościową Rosjan, którzy dopiero w 1944, i to tak w drugiej połowie, zaczęli na wszystkich czołgach stosować radiostacje, ale dalej nie było czołgów dowodzenia, podczas gdy radiostacje jako standardowe wyposażenie każdego czołgu Niemcy mieli już od 1940 roku, a czołgi dowodzenia zapewniające możliwość jednoczesnej pracy w sieci radiowej z przełożonym i z podwładnymi wprowadzili w 1943. Mateusz, czy też chciałeś powiedzieć, bo tak tutaj wstąpiłeś? Nie, no Maciek mnie wyprzedził, bo właśnie chciałem się popisać właśnie o tych radiach, o tym wszystkim, ale Maciek... Sorry. Więc ja tu, wiecie, słucham z ciekawością, mówię, wbiję może z kimś mądrym, ale Maciek mnie wyprzedził. Sorry, będę następnym razem... A to wszystko przez to, że patrzyłem na mapę, a nie patrzyłem na to, że się pojawiłeś. Ale to tak samo mówimy o kampanii francuskiej, niemieckiej. No, dobre czołgi, przecież Samuła była bardzo dobrym czołgiem, no tylko większość z tych czołgów nie miała jakiejkolwiek łączności radiowej, stąd praktycznie zerowe wykorzystanie ich przez Francuzów i Mateusz, tak zwany szybki blitzkrieg na Francję. Mateusz, tak? nie musisz panować.
Wyobraź to sobie, że ten dowódca, który był jeszcze działonowym i ładowniczym, musiał jeszcze wychylić się z tej wieżyczki i pokazywać flagami swojemu plutonowi, gdzie jechać. Ale wiecie, mnie zawsze na przykład jako takiego miłośnika, amatora, no te pierwsze lata II wojny światowej, 39-40, no to jednak Francja i ta Samoa 35, no to była naprawdę wybitna konstrukcja jak na tamte czasy. No, no czym dysponowali Niemcy? No pancer jedynki, Samoa pancer S-35, H-39 oraz Char B-1 Bis, czyli najcięższy wtedy na zachodzie czołg, bardzo dobrze opancerzony, no ale... tymi właśnie chorobami związanymi z pojemnością wieży i załogą w tej wieży zmieszczoną. Dokładnie. Dobrze, myślę, że już tutaj było piękne podsumowanie, nawet anegdotka o francuskich czołgach była. Myślę, że tym samym można zamykać przewód dzisiejszego panelu dyskusyjnego, czyli dyskusji piwnicznej. Ja z mojego miejsca chciałbym podziękować w pierwszej kolejności kapitanowi Lisowskiemu za przybycie tutaj i te wypowiadanie się jako ekspert. Dziękuję także Sawie jako też bycie ekspertem. Gofrowi, który amatorem. Tak? Amatorem ekspert. No, myślałem, że coś do mnie mówi. Ale dobrze sobie radził, spokojnie. Gofrowi, który miał tutaj być, a go nie było, ale o tym później z nim porozmawiam. O całej publiczności oczywiście jestem dziękuję. Jestem tutaj. I tym, którzy mieli, którzy zadawali pytania. Tym samym zamykam teraz przewód, że tak powiem, tej debaty piwnicznej. Życzę każdemu miłego dnia bądź wieczoru, niezależnie o jakiej porze to ogląda. I do następnego razu, prawdopodobnie za około 2 tygodnie.